OnePlus 5T, to dzięki Wam to urządzenie znajduje się u mnie na warsztacie. Naciskaliście mnie dość mocno, żeby to urządzenie zamówić. Zamówiłem go jakiś czas temu. Niestety okres przedświąteczny był taki, że te przesyłki z Chin lekko się spóźniały. W opisie macie link do miejsca, gdzie ja ten telefon kupiłem. No i przede wszystkim tam macie cenę. Nie będę jak zwykle w recenzji zawierał informacji cenowej, ponieważ ta cena się po prostu dość szybko zmienia. Wy żeście mnie namówili na ten telefon, żeby go jak najszybciej tutaj pokazać. No może jak najszybciej nie wyszło, ale jestem naprawdę pod sporym wrażeniem tego urządzenia i myślę, że dla mnie w stosunek jakości do ceny i oferowanych rozwiązań ten telefon jest wskazaniem zakupowym na początek tego roku. Zdecydowanie z całego serca go polecam, bo zrobiło na mnie świetne wrażenie. Ale przejdźmy może do samych informacji o tym telefonie i co takie wrażenie na mnie zrobiło. Pierwsza rzecz, może zobaczmy, co się znajduje w pudełku. Oprócz samego telefonu, co jest oczywistą oczywistością, znajduje się ładowarka, szybka ładowarka. Niestety ładowarka jest oznaczona jako Dash. Nie jest to Quick Charge, standard międzynarodowy, jest to ładowarka typu Dash. I ona odmiennie niż quick charge'owe ładowarki ładuje nam cały czas tym samym napięciem, czyli 5V, ale zwiększa prąd do 4A. Akurat robiłem ostatnio testy różnych ładowarek, to urządzenie było już wtedy ze mną, też sobie ją popodłączałem, pobadałem, faktycznie 3,6, 3,8 ampera ona potrafi ładować w momencie, kiedy telefon ma mało już zmagazynowanej energii w baterii. Niemniej jednak przetestowałem też różne inne kable i okazuje się, że ta ładowarka tylko z tym oryginalnym czerwonym kablem będzie nam ładowała szybko ten telefon. I jest to aktualnie najszybciej ładujący się telefon na rynku. Tak wskazują wszelakie badania, zresztą opisałem o tym na stronie test.hp.pl, że aktualnie OnePlus 5T dzierży palmę pierwszeństwa, jeśli chodzi o to, że najszybciej możemy go naładować fabryczną ładowarką. Pamiętajcie, że nie mając ładowarki typu Dash, będziecie mogli go normalną ładowarką również podłączyć do ładowania i nie będzie absolutnie żadnego problemu. Tylko tyle, że będzie się ładował, można powiedzieć, ze standardową prędkością, nie jest tu nic przyspieszone. Teraz przechodzę do samego telefonu. Forma mnie akurat przypada do gustu. Nie jest to może pełny ekran, nie jest to bezramkowy zupełnie wyświetlacz. Mamy delikatną ramkę od dołu i od góry. W górnej ramce zaszytej mamy głośnik oraz kamerę przednią. Dolna ramka, chyba tylko po to, żeby było symetrycznie, została umiejscowiona w tym telefonie. Od dołu po lewej stronie widzicie otwory, za którymi znajduje się głośnik. Głośnik, który gra głośno, niestety jest on umiejscowiony na dole telefonu, a nie na froncie, jakbym sobie tego życzył. I mamy tylko jeden głośnik, czyli nie można tu mówić o wersji stereo. Złącze USB typ C, nowe złącze do ładowania i synchronizacji oraz dla wszystkich wielbicieli zestawów słuchawkowych czy słuchawek jest również wejście jack 3,5 mm i tutaj możemy swój zestaw podłączać. Prawa strona to przycisk zasilania oraz szufladka, do której możemy włożyć dwie karty SIM, ponieważ jest to urządzenie pracujące w reżimie dual SIM. Strona druga to przyciski regulacji głośności oraz przycisk taki, można by powiedzieć, fizyczny, który będzie nam umożliwiał przełączenie jednego z trzech trybów, czyli standardowy z dzwonkiem, tryb nie przeszkadzać i tryb cichy, gdzie wszystkie opcje są zupełnie wyłączone. Oczywiście te tryby możemy sobie odpowiednio dostosować w menu urządzenia. Na froncie widzimy duży 6-calowy wyświetlacz wykonany w technologii OLED. Proporcje tego wyświetlacza to 18:9, czyli można powiedzieć taki nowy standard, który się na rynku wytworzył. Rozdzielczość 2160x1080, chroniona jest szkłem Gorilla Glass 5.0. Co ciekawe, również na wyświetlaczu, jeżeli się przyjrzymy, zobaczymy, że jest fabrycznie naklejona folia ochronna, tak więc na początek nie trzeba się wyposażać w jakieś dodatkowe szkła czy inne tego typu rozwiązania, ponieważ już sam producent nam dodatkowo ten wyświetlacz rysoodporny chroni jeszcze folią. Tył urządzenia to czytnik linii papilarnej umiejscowiony na tyle. Ja nie jestem fanem tego rozwiązania, ale dzięki temu, że w tym urządzeniu jest dostępny, można powiedzieć, taki androidowy Face ID, takie rozpoznawanie twarzy, można tego nie stosować. Ja go tylko i wyłącznie przetestowałem, działał on perfekcyjnie, niemniej jednak korzystałem właśnie z tego odblokowywania poprzez rozpoznawanie twarzy. Na tyle również dwa aparaty, 16 megapikseli światło 1.7 oraz 20 megapikseli również światło
1.7, detekcja fazy, bardzo szybko i bardzo dobrze działające aparaty, o tym też za chwilę powiem. Wracając jeszcze do strony frontowej, nad wyświetlaczem znajdziemy aparat typu selfie, 16 megapikseli, światło 2, ekwiwalent, jeśli chodzi o szerokość kąta widzenia, 20 mm. I jest to aparat, który ma nam piękne zdjęcia robić przy słabych warunkach oświetleniowych i tak faktycznie jest. Jeśli chodzi o budowę wewnętrzną tego urządzenia, to Snapdragon 835, w zależności od wersji 6 lub 8 giga RAM-u, dla użytkownika też w zależności od wersji 64 lub 128 giga. Wbudowana niewymienna bateria o pojemności 3300 mAh. Jest to bateria, która na pewno wystarczy nam na jeden pełny dzień pracy. Ja nie miałem absolutnie żadnych problemów, jeśli chodzi o wydajność na baterii. Przez kilka dni używałem tego urządzenia jako mojego głównego telefonu i jeśli chodzi o baterię, wszystko jest w jak najlepszym porządku. No i przede wszystkim mamy również to super szybkie ładowanie. Na pokładzie mamy również moduł Bluetooth 5.0 do łączności bezprzewodowej. Te parametry, o których wspomniałem, faktycznie widać w takim normalnym użytkowaniu. W benchmarkach widać AnTuTu Benchmark 173518, Geekbench Mark 1964x6672. Ja wiem, że to są suche liczby, ale nie patrząc na te liczby, bo benchmarki zazwyczaj staram się robić później, muszę przyznać, że jest to jedno z najszybciej działających urządzeń z Androidem. Aktualnie Android 7.0 na pokładzie nakładka Oxygen OS, który jest coraz lepszy z wersji na wersję, pojawia się w coraz fajniejszej odsłonie i działa to naprawdę rewelacyjnie szybko. Czuć tą moc. Nie wiem, czy jest to, nie jest to spowodowane tym, że konfiguracja Oxygen OS jest taka, że skraca długość wykonywania niektórych animacji, ale mam wrażenie, że ten telefon działa błyskawicznie. Na żadnym innym urządzeniu takich wrażeń nie miałem. Jeżeli miałbym je porównywać z Xiaomi, które jak wszyscy wiemy jest najlepsze, to chyba wybrałbym tą opcję. Słuchajcie, to o czym mówiłem, rozpoznawanie twarzy działa bardzo fajnie, testowane w różnych warunkach. W moich daily vlogach żeście widzieli, jak jeździłem z tym telefonem i próbowałem w okularach przeciwsłonecznych, w czapce, w różnego typu sytuacjach oświetleniowych i działa to bardzo, bardzo przyzwoicie. Nie działa tak dobrze jak w iPhone'ie, to od razu Wam mówię. Próbowałem odblokować również zdjęciami, próbowałem również odblokowywać drugim telefonem, tego nie udało mi się zrobić, czyli jakaś ta weryfikacja jest. Ciekawe, przy zamkniętych oczach on również nie pozwala na odblokowywanie. Także podobnie to działa jak w iPhone'ie. Jedyne problemy i różnice są w momencie, kiedy używałem okularów lustrzanek, byłem w czapce, to tutaj iPhone zdecydowanie lepiej sobie dawał radę, a OnePlus no, nie za każdym razem odblokowywał. Niemniej jednak działa to wyśmienicie szybko i bardzo poprawnie. Tak jak mówię, już naprawdę w super trudnych warunkach dopiero miałem problemy z odblokowywaniem tego urządzenia za pośrednictwem mojej facjaty. Alternatywą jest PIN kod. Nie można używać na przykład alternatywnie czytnika linii papilarnych, tak więc jeżeli nastawimy się na odblokowywanie telefonu rozpoznawaniem twarzy, to po prostu ten tylny czujnik linii papilarnych będzie nie używany. Również dość ciekawą opcją, skoro tutaj mamy Face ID, jak gdyby troszkę ściągnięte z iPhone'a, również jest Force Touch. W niektórych aplikacjach, które są fabrycznie zainstalowane, niestety te, które pobierałem z androidowego sklepu, takiej opcji nie mają. Pojawia się dodatkowe menu przy mocniejszym przytrzymaniu, przy mocniejszym przyciśnięciu, czy dłuższym przytrzymaniu na tych aplikacjach. Jak widzicie, pojawia się menu ze skrótem do często używanych funkcji, tak więc to też dla mnie jest bardzo fajną sprawą. Ja przyzwyczaiłem się w iPhone'ie do Face ID, który działa dobrze, tutaj działał również, można powiedzieć, bardzo dobrze i jeszcze tylko obsługa gestów, która się pewnie niebawem pojawi i będzie to idealny telefon zapasowy czy alternatywny dla osób, które chcą używać dwóch systemów, iOS-a i Androida. Wtedy nie będziemy się po prostu gubili. Przejdźmy teraz może do samych aparatów. Jeśli chodzi o interfejs, interfejs bardzo prosty, kilka dodatkowych funkcji, czyli opcja wideo, zdjęcia, pionowo, w zwolnionym tempie.
Tryb Pro poklatkowy i panorama. W trybie Pro możemy nad wszystkimi parametrami ekspozycji sobie tutaj manualnie czuwać. Jedyną rzeczą, która mnie niepokoi, to jest to, że mamy dostępne proporcje obrazu 4x3, 18x9 i 1x1. Nie mamy rozdzielczości 16x9, czyli tej najbardziej popularnej, stosowanej w monitorach, w telewizorach i tutaj no znowu się pojawia delikatny problem, bo robiąc zdjęcia w pełnej rozdzielczości, w pełnych proporcjach ekranu, oglądając te zdjęcia na przykład na telewizorze, pojawiają nam się czarne paski, tylko tym razem nie po bokach, jak w przypadku 4x3, tylko pojawiają nam się te paski z góry i z dołu. Szkoda, powinna się pojawić jeszcze opcja 16x9, tak żeby te osoby, które są przyzwyczajone do oglądania swoich zdjęć gdzieś na telewizorze, miały taką możliwość. W trybie wideo mamy oczywiście opcję Full HD 60 klatek na sekundę i 4K. Jest i również dla osób, które chcą na przykład oszczędzać na transferze, opcja 720p. Tak jak powiedziałem, interfejs prosty, ale bardzo skuteczny. Co do jakości wykonywanych zdjęć, to też muszę przyznać, że jestem tutaj mile zaskoczony, bo przyzwyczajony jestem do aparatów na przykład w Xiaomi, gdzie te zdjęcia są przyzwoite, ale nie są tak dobre jak tutaj przy pomocy OnePlus 5T. Myślę, że spokojnie ten aparat można porównywać do tych flagowych, znajdujących się we flagowych Samsungach, zajmujących się w iPhonie 10 czy 8. Absolutnie on nim w żaden sposób nie odstaje i nie wiem nawet, czy nie byłby on przeze mnie preferowana, bo sama jakość zdjęć, jakość odwzorowywania kolorów jest tak fajnie skalibrowana, że mnie te zdjęcia podobają się bardzo. Co ważne, zdjęcia wykonywane przy słabych warunkach oświetleniowych wychodzą bardzo, bardzo dobrze. Nie widać tego ziarna. Może kiedy używamy aparat razy dwa, czyli na tym zoomie, wtedy on ma troszkę słabszą czułość, jeśli chodzi o warunki trudne ze względu na zastosowane oświetlenie. Tak więc główny aparat naprawdę rewelacja. Zresztą aparat typu selfie też bardzo ładnie sobie daje radę nawet przy trudnych warunkach oświetleniowych. On ma dość dużą wielkość piksela i zdecydowanie dla tych osób, które lubią robić sobie selfie, jest to rekomendowane rozwiązanie. Muszę przyznać, że pod względem tego aparatu, bo tutaj często zachodzą największe różnice i porównania teraz aktualnie obowiązujące flagowców, zupełnie OnePlus 5T nie odstaje od czołówki, nie od konkurencji chińskiej, tylko od tej czołówki top światowego, czyli Samsunga, LG czy iPhone'a. Zdecydowanie jestem na plus i to jest kolejne moje zaskoczenie, że ten aparat jest tak świetnie skalibrowany i takie fajne zdjęcia z niego wychodzą. Jak żeście mieli możliwość zauważyć, zdecydowanie to urządzenie przypadło mi do gustu i faktycznie, tak jak na początku mówiłem, jest to moja rekomendacja zakupowa na początek tego roku. Jeżeli szukacie fajnego telefonu, który nie odstaje absolutnie od flagowców, a kosztuje jedną, drugą albo jedną trzecią ceny, w zależności czy porównujemy to do Samsungów czy do iPhone'a, to bardzo Wam to urządzenie polecam i na pewno nie będziecie nim rozczarowani i zawiedzeni. Jeżeli ja bym miał teraz przesiadać się na Androida, to muszę przyznać, żebym się przesiadł na OnePlus 5T. Czekam, co się pojawi w kolejnej szóstce już zapowiedzianej na drugi kwartał tego roku, czyli pewnie on się koło wakacji powinien pojawić. Mam nadzieję, że pojawi się również ten czytnik pod ekranem. Zdecydowanie zachęcam Was również do komentowania. Jeżeli używacie to urządzenie, napiszcie, jak ono się u Was spisuje w dłuższej perspektywie czasu. Ja miałem możliwość poćwiczenia z nim 2 tygodnie przed tą recenzją, którą właśnie oglądacie. No i liczę na to, że te osoby, które dłużej używają ten telefon, podzielą się swoimi doświadczeniami, na przykład z półrocznego używania, czy dłuższego. Zachęcam do komentowania, zachęcam do oceny filmu. Jeżeli Wam się podoba, proszę łapkę w górę. Jeżeli nie, dajcie łapkę w dół. Zachęcam również do odwiedzania strony test.hpl, no i oczywiście do subskrypcji kanału test.hpl w serwisie YouTube.